Jak zawsze witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witamy. Dzisiaj, najpierw dziękujemy za te wszystkie komentarze. Tak, musieliśmy. Subskrypcje, obserwowania. Subskrypcje, obserwacje. Tam, wyświetlenia. Wyświetlenia, no super, właśnie o to chodzi. I przekazujcie sobie Państwo, jeżeli Was to interesuje, co my tutaj mamy do powiedzenia, to przekazujcie sobie Państwo te nasze filmy, żeby one były coraz bardziej popularne, bo przecież nie o nas chodzi, tylko chodzi o tych, których przedstawiamy na tych filmach. Tam, żeby było jasne. Dwa komentarze wyrzuciliśmy, one nie były jakieś takie straszne, tylko były bardziej prywatne. Panowie, my oczywiście cieszymy się, że oto nasi ludzie, znamy ich, także cieszymy się, ale to tu w komentarzach nie dyskutujemy ze sobą. A dlaczego? Dlatego, że ten program, który proponujemy Państwu, on jest raczej programem, który miałby taki prezentować szacunek do tych osób, które tu przedstawiamy, więc to nie ma potrzeby, żeby ktoś tam się w tych komentarzach jakoś niekoniecznie elegancko wypowiadał. Co prawda nie ma tu jakichś wulgarnych słów i za to dziękujemy, ale po prostu trzymajmy fason w taki sposób, żebyśmy się odnosili do meritum. To na razie tyle. Dzisiaj. Dzisiaj właśnie może ja zacznę, ponieważ ostatnio było o Sosnkowskim. O Orli Dreszelu przez przypadek, a dzisiaj ani o jednym, ani o drugim, tylko o kim, Macieju? No właśnie, nauczyłeś się. Generał Dowbor Muśnicki. Pozdrawiamy poznaniaków, jeżeli ktoś tam, znaczy nie, Wielkopolan. I nie tylko poznaniaków. Wszystkich. Bo Dowbor Muśnicki to jest osoba bardziej związana z urodzenia z Sandomierszczyzną, a w ogóle urodził się w takiej fajnej miejscowości, w której dokładnie kilkaset lat wcześniej urodził się Zawisza Czarny. Czyli no stamtąd pochodzą porządni ludzie. No, stamtąd, no w ogóle z całej Polski pochodzą porządni ludzie, bo to te 3 miliony, jeszcze ja bym chciał na to, 3 miliony żołnierzy walczyło na frontach I wojny światowej i to byli Polacy, którzy chcieli, żeby Polska była niepodległa i walczyli, jakby to powiedzieć, dla Rosjan, dla Rosji, dla cara, czy dla kogo to tam? No i Dowbor Muśnicki właśnie walczył dla cara, bo on walczył oczywiście w I wojnie światowej po stronie armii rosyjskiej do 1917 roku. Tam między innymi został stworzony taki pierwszy korpus polski, na którego czele on stanął. Fajną rzeczą, taka ciekawostka, a propos niego został odznaczony na przykład przez Anglików, przez Chińczyków, a nigdy nie dostał żadnego polskiego oznaczenia. Bardzo dziwna sytuacja. No ale jest u nas w programie. Tak, więc my go doceniamy. Doceniamy. I odznaczamy. I odznaczamy, a cóż my możemy, kto my jesteśmy, odznaczamy. W każdym razie przypominamy to, że te 3 miliony, czyli część Polaków walczyła po stronie Niemców i Austriaków, tak? Tak. A część walczyła po stronie Rosjan. I to chcielibyśmy, żeby tak wybrzmiało dosyć jasno. Wracamy do generała i co możemy jeszcze na ten temat powiedzieć? A propos generała, to oczywiście on jest przede wszystkim związany i tutaj właśnie, tak jak Maciej mówił na samym początku, Wielkopolanie go szczególnie cenią, bo on jest przede wszystkim związany z powstaniem wielkopolskim. Chociaż tam jest też taka strasznie zamieszana sytuacja, jak to bardzo często w naszej historii. Oczywiście nie wchodząc w tysiące różnych wątków, tylko w te najważniejsze elementy. W styczniu 1919 roku Dowbor Muśnicki zostanie wysłany właśnie do Wielkopolski. Tutaj takie jest dziwne jakby stwierdzenie historyków, przynajmniej dużej części, że wysłał go tam celowo Piłsudski, ponieważ no i tu będzie problem, bo Wielkopolanie będą nas teraz linczowali za to, no ale tak pokazuje to jakby historia, że akurat w Wielkopolsce za Piłsudskim nie przepadano. Tak bym to najdelikatniej określił. I z racji tego, że on nie chciał sam przebywać, bo i taka wersja wydarzeń jest przedstawiana, właśnie wysłał generała Józefa Dowbor Muśnickiego i on 16 stycznia dokładnie 1919 roku objął dowództwo nad wojskami powstańczymi. Na pewno warto tu podkreślić jeszcze jedną rzecz, ponieważ do tej pory był problem po prostu z dowodzeniem, bo dowódcą powstania tak naprawdę jest Stanisław Taczak,
Natomiast to był tylko major. To wydaje się to tak dosyć niski stopień oficerski mimo wszystko. Zresztą on został awansowany tuż przed tą nominacją, ale to wynikało z tego, że po prostu pamiętajmy o tym, że to jest zabór niemiecki. I Niemcy z uporem maniaka nie dopuszczali Polaków do funkcji oficerskich, więc tam tak naprawdę polskich oficerów było jak na przysłowiowe lekarstwo. Czyli polski oficer, który rozpoczął swoją karierę w wojsku rosyjskim, no później doprowadził do tego, że Niemcy musieli opuścić Wielkopolskę. Tak jeszcze chciałbym dodać, jeżeli chodzi o marszałka, to decyzję jednak podjął taką, że miał zaufanie do generała. Mało tego, nawet to taka, ty to znasz te anegdoty, że być może wiele osób zna. Taka, no nie wiem, czy to też anegdota, chyba nie można tego tak nazwać po prostu. Generał pytał się, czy jakieś możliwości będą pomocy dla jego żołnierzy. No marszałek oczywiście odparł, że tak, tak, tak. No i generał zrozumiał to, że jednak nie, tutaj będzie musiał sam sobie dawać radę i sam sobie dawał radę. Zresztą do generała Dobora jeszcze my wrócimy w wielu sytuacjach, ponieważ tu chcielibyśmy tylko przedstawić postać generała. Trochę przepraszamy za fotografię, zdjęcie, ponieważ fotografia jest z książki Moje wspomnienia. To z roku 1935 bodajże ona została wydana. Znaczy, no i dlatego taka jakość jest, jaką my wolelibyśmy nieco lepszą jakość tej fotografii, ale być może uda nam się nabyć fotografię troszeczkę taką bardziej elegancką, powiedzmy w ten sposób. W każdym razie jeszcze chciałbym powiedzieć tak, że tutaj zapamiętajmy, że ta sytuacja jest ważna z tego punktu widzenia, że polscy oficerowie byli kształceni w armii rosyjskiej, w armii carskiej, a jednak byli oficerami polskimi, którzy później no, doprowadzili do tego, że Polska stała się niepodległa. To tak a propos tej naszej wcześniejszej rozmowy, bo to wszystko jedno z drugim się łączy. To ja może jeszcze Macieju tak? Dodam, że jak Dobór Muśnicki przybył do Poznania, objął to już oficjalnie dowództwo nad Armią Powstańczą, naprawdę świetnie zorganizował. Tutaj wszyscy podkreślają, że był naprawdę świetnym organizatorem, powtórzę, bo to chyba najlepsze słowo w stosunku do niego. I w tym szczytowym okresie ta Armia Powstańcza liczyła 110 tysięcy osób. To jak na warunki polskie było naprawdę dosyć dużo. I może tak, żeby... no to jest trochę smutne, ale jednocześnie też bardzo ciekawe, że ten człowiek jakoś w jakiś sposób przyciąga, ponieważ Dobór Muśnicki miał dwie córki. To będzie też takie, tak jak mówię, no taka może smutna kwintesencja tej naszej dzisiejszej wypowiedzi, no ale taka jest historia, taka jest prawda. Córką generała była Janina Lewandowska, to jest ta jedyna kobieta, która została zamordowana podczas zbrodni katyńskiej. To była ta szalona pilotka, jak określano, zresztą pierwsza kobieta, która z 5 kilometrów skoczyła ze spadochronu w całej Europie, więc myślę, że niesamowita kobieta. Można to sprawdzić, ponieważ generał zmarł w 1924 roku, został pochowany i na cmentarzu są dwie urny. Jedna urna jest właśnie z Katynia, tam gdzie zginęła Janina, natomiast druga jest z Palmir. Dlaczego Palmiry? To też takie miejsce, o którym myślę, że może też gdzieś kiedyś porozmawiamy, ale to jest oczywiście już II wojna światowa, ale wiąże to się z generałem, więc tutaj oczywiście jako formę ciekawostki, ponieważ druga z córek generała została właśnie zastrzelona w Palmirach w 1940 roku. Zresztą w tym miejscu został także zabity, tutaj będzie to po kądzieli trochę dla Macieja, taki nasz wybitny średniodystansowiec, czyli pan Janusz Kusociński i nomen omen właśnie córka generała Muśnickiego działała jednej z pierwszych konspiracyjnych organizacji właśnie stworzonych w 1939 roku przez Janusza Kusocińskiego, przypomnę, złotego
medalistę z biegu na 10 km z 1932 roku z Los Angeles. Żeby nie było samej historii, żeby też... No i to odkryłeś, tak, odkryłeś kartę, że ja jestem ten od WF-u, wychowania fizycznego, ty jesteś ten od historii. I jeszcze chciałbym dodać tak, wobec tego ci z Państwa, którzy zgadzają się z tym, że poprzez te nasze programy w pewnym sensie jakoś szanujemy te osoby, które swego czasu jakby zaryzykowały swoim zdrowiem i życiem, żeby Polska jako kraj była niepodległa, no to żeby to za głupio nie zabrzmiało, no to niech to stawiajcie te plusy, tak, czy łapki w górę. My pomyślimy o jakimś takim konkursie, kto jest za, ale ja nie wiem, czy to... Na razie się rozwijamy, tworzymy. No tak, także się nie znamy. Gdyby nie nasi tutaj uczniowie, gdyby nie nasi uczniowie, którzy pomagają nam tutaj dzielnie, to w ogóle byśmy nie wystartowali, bo co, że my nie znamy się na tych komputerach. W każdym razie tutaj dodatkowo jeszcze chciałbym dodać. Co macie tak, że lajkujcie? Co to się jeszcze mówi? Subskrybujcie. Subskrybujcie. O, dziękujemy za te subskrypcje. Oczywiście. I co jeszcze? Marcin, reżyser, bo tu. Oczywiście komentarze, jak zawsze. Komentarze, tak, ale komentarze bardzo przepraszamy. Takie uwierzcie nam, że związane z tematem. To nie dlatego, że my tam mamy jakiś problem ze sobą. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o te okulary, to ja nie wiem, czy ja mogę w ogóle tu zdradzać, jaka firma, bo to oni mogą powiedzieć, nie, my nie. Kryptoreklamach. A jeżeli firma zechce, no to wtedy tak. No, zresztą okulary jeszcze, może inne będą jakieś, to jak ktoś tam zwraca uwagę na okulary, no to nie ma problemu. No one jakieś będą. A pan, Mariusz? No. Mariusz oczywiście w okularach swoich profesorskich. Oczywiście. No, troszeczkę takie kamuflujące. Żeby zawsze inteligentny. Żeby inteligentnie wyglądał. Oczywiście tak. W okularach jest podobno inteligentny, tak mówią klasy. Do generała Dobora Muśnickiego jeszcze wrócimy nieraz, ponieważ jest dużo materiałów bardzo ciekawych. Na razie dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy ślicznie. Do widzenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.